to piękne otoczenie nam niestety zniknęło, ale pozostajemy w temacie sztuki, ale tym razem sztuki makijażu. Będziemy rozmawiać o tych o trendach na jesień 2014. Moim i Państwa gościem jest Magda Boguszewska, wizażystka. Witaj, Magdo. Magdo, bo mogę na chwilę, chyba masz wyłączony mikrofon, nie? Przybliż go. Halo? O, teraz cię słychać. To się przywitaj. Magdo, jak to jest z tym makijażem? Jeżeli chodzi o jesień 2014, mamy bardzo ciekawe trendy. Przede wszystkim zieleń. Rewelacyjny kolor i do zielonych oczu, do niebieskich, do brązowych. Możemy się bawić odcieniami od jaskrawych, neonów, także po szmaragdy, oliwki, co jest rewelacyjną opcją. Czyli jesień nie kojarzy nam się z tymi takimi smutnymi, zgaszonymi kolorami? Absolutnie. Nie, tym razem odchodzimy. Tym razem odchodzimy właśnie od takich standardów. Idziemy w kreski, ale tym razem stawiamy albo na oczy, albo na usta. Jeżeli chodzi o usta, to są wiśnie, czerwienie, bardziej takie soczyste kolory, ale wtedy, jeżeli chodzi o oczy, stawiamy na rzęsy. W ten sposób. W ten sposób. Ale jak rzęsy? Naturalnie jednak mimo czarny albo brązowy tusz, czy też idziemy w kolory? Przede wszystkim czerń. Możemy też bawić się sztucznymi rzęsami, kępkami. Robimy przede wszystkim objętość i maksymalne wydłużenie i pogrubienie. Powiedz mi, Magda, jak to jest z nami Polkami? Potrafimy się malować? Tak, zauważyłam, że jest coraz lepiej, coraz bardziej patrzymy na trendy, oglądamy pokazy mody, oglądamy też wizażystki, co bardzo mnie cieszy tak naprawdę. Dzisiaj mamy przy sobie, mamy ze sobą, ty przyprowadziłaś modelkę, tak. Będziemy pokazywać też praktycznie, jak makijaż dobry robić. Jaki to będzie makijaż dzienny, wieczorowy? Właśnie urzeczywistnię jeden z trendów, postawię na zieleń z brązem, usta będą naturalne i bardzo ładne krycie buzi. Jak to jest, jakie błędy najczęściej popełniamy, jeżeli już malujemy się, stajemy przed lustrem i mamy się malować? To co ja zauważyłam, przede wszystkim źle dobrany podkład. To jest największa zmora. Przede wszystkim za ciemny. Oj, bo chcemy być opalone. No. Za ciemny. Dobieramy podkład oczywiście do ciała. Nie sugerujemy się buzią, tylko musi być wszystko dopasowane do siebie. I brwi. To też jest taka nasza zmora. Brwi przede wszystkim, to co widzę, to są kreski. Robią panie kreski kredką. Unikamy. Przede wszystkim cień albo takim żelem w pędzelku. Czyli, ale jak, że robimy takie kreski, takie normalne, takie odrysowane? Właśnie, nie. Nasze kochane panie robią sobie kreski kredką. Niestety, to jest ciężka już sprawa, tak? To jest to bardzo trudne. To pokutuje, bo kiedyś właśnie kreski tą właśnie kredką się robiło, prawda? To tak, teraz jest lepsza opcja, czyli pędzelek skośny, jakiś cień naturalny i możemy spokojnie budować tą kreskę na brwi, uzupełniać, przeciągać, zmieniać kolor. Znacznie lepsze niż zwykła kredka. Ale są też panie, które na przykład mają problem, że ze względu na to, że nie mają tych brwi praktycznie. Mm-hmm. I co wtedy? Właśnie idziemy w farbki. Jest taka opcja farbki koloryzującej, która jest wodoodporna. Nie będę o tym mówiła firmy, ale są takie. I rzeczywiście są wodoodporne, nie zmywają się. I możemy nawet delikatnie rysować włoski, co jest niesamowite. I to samemu można zrobić? Czy... Oczywiście. Jeżeli to jest metoda prób i błędów tak naprawdę. Siedzimy przed lusterkiem, kładziemy wygodnie sobie łokieć i delikatnie rysujemy, patrząc w lusterko, żeby zaczynała się nasza brew. Z tej strony tu był łuczek i kończymy na końcu oka. A jeżeli chodzi o kształt brwi, jak go dobrać do twarzy, do rysów twarzy? Jeżeli już chodzi o to, przede wszystkim sugerujemy się naszym naturalnym łukiem. Nie radzę przerysowywać brwi, wyrysowywać ich ponad nasz łuk, bo to wygląda po prostu komicznie. Robimy jak najbardziej naturalny łuk, czyli spokojnie, delikatnie, metoda prób i błędów. I przede wszystkim na początku cieniem, a jeżeli jesteśmy już wprawione, to kredką, ale to musi być naprawdę wprawiona ręka. No to teraz może pokażemy tą wprawioną rękę. Dario, zapraszamy Cię, zapraszamy naszą modelkę, która będzie nam pokazywać, na której będziemy pokazywać, jak ten dobrze zrobiony makijaż powinien wyglądać. Magdo, od czego zaczynamy? Już nałożyłam podkład i delikatnie zakamuflowałam cienie pod oczami. Nie nakładałam za dużo podkładu, ponieważ Daria ma bardzo ładną karnację, nie ma żadnych takich niedoskonałości. Nałożę bazę, będę powoli budować oko cieniami. To jak mówię, postawiłam na zieleń, zrobię bardzo ciekawy akcent na dolną powiekę, żeby nam się rzucało w oczy. Na górze będzie delikatniej, przede wszystkim też zaznaczę delikatnie brwi i usta będą naturalne i też zrobię konturowanie buzi. Ja idę tak zobaczyć troszeczkę, bo mi się wydaje, że ty, Daria, masz jednak mimo wszystko ciemną oprawę oczu. To chyba nie będzie tak trudno, prawda? Nie, będzie bardzo ciekawie. Dobrze, to zobaczmy teraz.
Czyli zaczynasz od bazy, tak? Tak, tak. Przede wszystkim baza wydłuży nam trwałość cieni i nasyci mocniej kolory. Powiedz mi, a jeżeli chodzi o tą zieleń, to czy jakoś musimy zwracać uwagę na kolor naszych oczu, żeby dobrać odcień zieleni? Powiem tak szczerze, że nie idę w takie schematy, że o, do niebieskich oczu nie pasują niebieskości. Nie ma czegoś takiego, są różnocie, nie wystarczy się bawić. I na pewno dojdzie się do takiego koloru, który jest dla nas. Ja przede wszystkim stawiam na inność. Nawet jeżeli to nie pasuje, może to jakoś fajnie wzbogacić jakimś kolorem, który właśnie pasuje, typu brązem, który jest bezpieczny. Właśnie, brąz bezpieczny, czyli jednak ten bezpieczny akcent musi być. Dokładnie, musi być, ponieważ możemy trochę przerysować to oko, tym bardziej jak nie mamy wprawy. Polecam właśnie górną powiekę, delikatnie, tak jak pokażę, budujemy spokojnie brązami. Na dole możemy poszaleć, możemy nawet zrobić jakąś nową kreskę. Jeżeli chodzi o Darię, postawiłam na takie bardziej... Może pokażemy do kamery, jakie to są kolory, bo są ja patrzę morskie. Na tą paletę i drodzy Państwo, nie wiem, czy ja bym się odważyła. Nie potrafię powiedzieć. To są takie dosyć mocne zielenie i widzę, że też jest niebieski, ale tego niebieskiego cię nie używamy. Zrobię bardzo delikatny akcent, czyli jeszcze mocniej wyciągnę tą zieleń, ale to pokażę. Czyli mieszamy też kolory. Oczywiście. Możemy się bawić. Przede wszystkim właśnie to mi się najbardziej podoba, jeżeli chodzi o teraz trendy, że możemy się bawić kolorem. Stawiamy na kreski, wtedy naturalne usta. Stawiamy na graficzne kreski, neonowe kreski. Robimy mocne usta, wtedy mocniej kontur buzi. No, możemy się bawić. Właśnie jeżeli chodzi o naszą jesień 2014, szalejemy. Szalejemy, drodzy Państwo. Drogie Panie, czyli nie boimy się makijażu, nie boimy się właśnie może jakiś sobotni wieczór, kiedy nie do końca chcemy wychodzić, ale chcemy, możemy wtedy poćwiczyć właśnie ten makijaż i już na następny tydzień wyjść w całej pięknej, pełnej krasie. Czyli tutaj widzę, że jasna jeszcze baza, tak? Tak. Dokładnie, matuje bazę, dzięki czemu nasz cień nie będzie się jeszcze rolował. Wytrzyma cały dzień, całą noc i nie musimy się bawić, że coś się stanie. To my teraz zostawimy nasze panie, bo tutaj będziemy jeszcze zaglądać na pewno do Magdy i do Darii modelki i pokażemy ten efekt końcowy, jak ten makijaż powinien wyglądać. Ja teraz Państwa zapraszam na krótką przerwę, czyli serwis informacyjny.